i na wschód. Śnieżny 2, znaczy 1-0. Tak. Kamień śnieżny. Ciekawe, z kim wygrał. Ale kto? Nie, że biorę, że 1-0. A, nie wyczaiłem. No i mamy biom śnieżny. Jest temperatura. Jest temperatura? Nie, pytam właśnie. A, nie, chyba nie ma. Owce można... Znaczy, tak, w teorii musimy zrobić tutaj bazę. Bo nie mamy jak, nawet o jeżynki tu są. Tak szczerze nie wiem, niedźwiedź ma 1000 HP, ale kusi. Dawaj, jada. O nie... Ja mu po jeden strzelam tylko. O kurwa. No nie powiem, boli. No zabolał. Lepiej chyba działa ten miecz. Walę mu po 17. Aha, aktor, co? Dobrze się kurwa uciekało. Teraz jest. O! Kurwa, on bije. On tylko 62 HP. Ej, ale bardziej wymagające. Ryba lodowa i polarny pazur. Bardziej wymagające niż walka z bossem. Ej, dobra, ten polarny pazur to ja ci zapierdolę. No, klasyk, klasyk. 4% prędkości ataku daje. Ale mogę ci dać to, jak chcesz. Jakbym nie miał tego 3 sztuki już w bazie. Przecież jeszcze minus 4 uszkodzę. Chyba prezent. Ej, no jak będzie następny niedźwiedź, to walniemy go. Dobra. Znaczy to i tak mi chyba nic nie da, jak mam... No nie, na broni, czy na pistolet chyba nic nie daje. No. Dobra, co tutaj chcemy zrobić? Musimy zrobić zejście w dół. A dlaczego w dół? W sensie co będzie na dole? No musimy chyba do jaskini zejść. O, wilkumowa, już jestem. Mroźny krasnolud! To aż tyle bije. Nie, ale się wystraszyłem. Lodowe oszczepy jakieś drapu z nich. To wezmę to sobie. I mają po 30 DPS-a. Dobra, standard. Ty południe, południe, zachód, ja północ, wschód. Może być? Okej. Okay. I zobaczymy, czy coś tu jest. O, widzę chyba pająki. Coś tu strzela. Magiczna gało. Coś tu jest. A ten kret. To o nim mówiłeś chyba. Pajęcze królowa! O, bus! Chodź tu, aktor, na spawn. To ty żeś kurwa przywołał. Jak my tam powinniśmy na to arenę mieć, kurwa. Nie wiem, ale wali tylko po 10 teoretycznie. Zaraz się... Zrespię z HP i będzie git. Da radę ją pokonać. Bo właśnie ci miałem powiedzieć, że ja znalazłem jeszcze jedną przywoływaczkę. Ale ja rozwaliłem coś na tym. Na Boże. Tylko nie masz słów. 5 HP mam. Pierdoliłem. Padłeś? Na górę polantłem. Ty żyjesz jeszcze? Czemu nie uciekłeś? Nie wiem kurwa właśnie, ale wiesz co ci powiem? Hmm? Zniknęła już, tylko jak zejdziesz na dół, to uważaj, żeby moich rzeczy nie zabrać. Dobra. Ja nie wiem, jak tam będę musiał jakoś dopłynąć. Teraz już wiem, że zazwyczaj powinno się tutaj definitywnie robić łóżka, jak schodzi się do dołu. Ja pierdzielę. Bo wiesz co ja tam znalazłem? Co? Przywoływaczkę, nie doczytałem tam, czy tam było jakiegoś smoka, czy co, ale... To widzę, że ciekawie będzie.
Jakaś przywoływaczka, coś smoka, tam nie pamiętam. Adam Myśliwy, tu jest lol. Adam Myśliwy? Mhm. Dobra, musimy się przenieść niestety. Okej. Chwila przerwy niestety, bo ktoś nam bił na Discorda. To tam później się do niego napisze ewentualnie. I tu też są zombiaki. No faktycznie zniknęła. Twoje jedki są. Królewskie jajo znalazłeś. Ja tego nie ruszę oczywiście, żeby nie było. Ja się królewskie tam jajo i to chyba. Ty, tutaj są podobne te bebziki, co uciekają, tylko że uciekają z jakimś kryształem. Kurwa, no Jezu, las w pajęczynę. To już po nim. Ja tam nie wchodzę, pierdziele. Co, na dół mi sadzisz? Nie, jestem na dole, tylko w sensie nie idę do pajęczyny. Wywołuję przerażającego pająka, musi mieć użyte na skini śnieżnej. A już sobie odzyskałeś przedmioty? A, czy jesteś na dole już? Teraz się tłukłem z tym wielkim pająkiem takim. Tym śnieżnym, ja tam raczej czegoś z questa już mam przedmiot na niego. Ale i tak go chyba musimy odrzuć. No, przydałoby się. W sensie, chodzi mi o to, że już mam questa na śnieżnego pająka, nie? Bo śnieżny pająk to jest ten mniejszy. Pajączek do zabicia. Tylko ja proponuję zrobienie jakiegoś terenu pod to bicie. Jestem za. Kujak! Jak to uczucie zostanie zjedzonym? No nie! Jeżeli to cię pocieszy, to nie musisz iść region po regionie. Wiem. Ale jestem zły. Jestem mega zły. W sumie głupio umarłem. Ej, ale wszystko nie wydrapia z ciebie. No wszystko nie, tylko takie najciekawsze. Kurde. Ja to już miałem łódkę w takim razie. No tak się trochę boję, bo siedzę w tej właśnie jaskini pająka i tak strzelam i nie wiem, czy właśnie zaraz czegoś nie ustrzelę. Czy czegoś nie zrespisz. Chyba nie powiem słowa, bo było. Ale chwilowo tylko odłamki w farmie. No i dobra, ale też co, ja sobie w takim razie zrobię tam łóżko. Chociaż nie, nie mogę zrobić tam łóżka. Bo potem nie użyję scrolla. Ojejejejej. Dobra, podróżuj na północ. Ostatnia śmierć. O ile teraz jest 3 do 1. Tak właśnie. Czyli nadal wygrywam. Przynajmniej nie do zera, taki plus. Ej, ja teraz umarłem czysto przypadkowo. Totalnie nie czysto przypadkowo. No, ja też przypadkowo. Tak. No jeszcze tak, miałem 30 HP i ten pająk mi zrobił na hita. I tak, bo ja cały dzień sobie powtarzałem przed nagrywkami, no, nie pójdę się zabić. Teraz umrzemy sobie. Pora pokazać klasy. I umrzeć, jak dżentelmen. Oho, kolejne gniazdo pająków, no to co, strzelamy i spróbujemy, o, ja już to widzę.
Te pająki teraz zapierdzielę. Nie, a wiesz co to jest? Tak, jak na to patrzę? No. To jest takie jajko, tylko takie postawione już, nie? No to właśnie ja je wtedy zniszczyłem. Wypadkowo. Mogę je strzelić zawsze i ucieczka, moment. Jak do mnie wtedy przyjdzie, to cię zabije. Okej, okay, no to strzelam. Oświetlę sobie drogę, żeby wiedzieć, którędy iść. Wtedy się moja śmierć nie będzie liczyć. Trudna by była śmierć. Ty, znalazłem nowy surowiec. Jakieś kryształy. Mroźny odłam. Kowalek wiedzieć, którędy miał biec, żeby wybiec. Aktor. Sobie jej nie rób. Ale ja serio drogę sobie oświetlam, gdybym przez przypadek trafił w to. Ja cię wtedy oświetlę. Bardzo szybko i namiętnie. Ja już wiem, skąd ty masz tyle golda. Pewnie trafiłeś na jaskinie, czy na jaskinie, na takie pomieszczenie ze złotem, prawda? Wiele razy. No właśnie, ani razu. I prawie znowu, prawie teraz bym trafił przez przypadek akurat w to jajko. Bo goniłem sobie tego z odłamkami lodowymi, nie? No. On wbiegł w jaskinię pająków. Chyba, że... Mocne są te pająki. Chyba, żeby trafić w to jajko przypadkowo. Czysto przypadkowo. Mhm. Ja cię kurwa zaraz trafię przypadkowo. Zaraz włączę PvP. No i wtedy będzie. Czysto przypadkowo wtedy będzie, masz rację. Mhm. Mi z klikiem tak jedną ręką przypadkowo. Przypadkowo włączę PvP. No, akurat sięgałeś po picie, ale ojej. Oj, włączyłem serwer i włączyłem PvP. Widzowie by zobaczyli. Jaki to przypadek. No, jesteśmy po małej przerwie technicznej. Przypadkowo włączyłem PvP i zabiłem aktora. Ale to tam już mniejsza. Powiem ci, że ten struś sporo pomaga, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Spory. Ten struś, bo wtedy jak walisz, to się nie zatrzymuje praktycznie. O, mam to królewskie jajko też. O, to trafię tak przypadkowo, wiesz. Może zaraz je trafię. Tak jak ja teraz. Aktor. No, jajo, czekaj. Tylko czekasz, prosi się tak, żeby... Ja cię zaraz poproszę. Ja cię zaraz poproszę. Dobra, idę tylko zbiorę tej rzeczy w jaskini obok. To może da się je wydobyć. O, let's go. Lodowy jakiś tak na... Grube zmrożone serce. Co? Grube zmrożone serce? Lol. I królewskie jajo. Powiem ci szczerze, że bez złotego setu byś nie dał rady w tej chwili. Ja na złotym secie wpierdol dostaję. Dlatego zbieram sobie mrożone odłamki, żeby później sobie armor zrobić. Ja sobie chyba zrobię armor z pająka. O, drugie jajko. Wiesz, co jest najgorsze ogółem? Mhm. Jak przechodzę sobie przez to gniazdo pająków, co nie? No. Jak przypadkowo trafię w takiego dużego pająka, nie w to jajko, tylko takiego dużego tego stojącego sobie w ciemności, nie? No. Jak widzę, jak on z tej ciemności tak kurwa wielki wychodzi. Niby nie jest straszne, ale tak... Tak trochę. Nawet nie wiesz, że on tam stał, ale... Chodź tu z tymi odłamkami gnoju. O, zabiłem cię też. Ty, kurwa, przyznaję się, bez bicia wlazłem ci na południe, we wschód troszeczkę. No, serio, zwiększę punkty zdrowia o 50. Uuu, to już fajne. To już fajne, nie powiem. Tak jak miałem tam plus 10, to się nie opłacało w ogóle tego zakładać.
to kolejne przypadkowo znalezione jajo. A nie wiem, te przypadki chodzą po ludziach i to strasznie. Ale tak przypadkowo się prosi, żeby je tak pogłaskać. Kurwa! Teraz się pogłaskałem! Fuck! Gdzie to jest wyjście? Dobra, to co na całego? Aktor! Jaja se robisz? Czy ty sobie teraz żartujesz ze mnie? On, czy teraz idą dwa do ciebie? Nie wiem. Aaron, tutaj jak się z nim tłukę, to tak nie jest zły. Idzie drugi. Ale nie do mnie chyba. No nie wiem. Walczę z nim nadal. Dobra, przy drugi. Kurwa, aktor naprawdę mi dwa zrespięć, no pojebało cię, zdeczka. Ale jako przypadkowo. Tak, kurwa, przypadkowo. Akurat jak ja zrespiłem przypadkowo, to ty też zrespiłeś przypadkowo. Dobra, walczę z dwójką. Może dasz radę. To gówno dostaniesz, wtedy przysięgam ci. To idę pomóc. To daleko tam jesteś, czy... On małe pająki respi. Te małe to tak chyba w nawiasie, co nie? No, ale one mocne są. Dobra, jakbyś jednego tak zrespił tylko, czy jak ja bym tylko zrespił, a nie ty, to ja bym sobie z tym poradził. Ale teraz sobie nie poradzę, nie ma szans nawet. Ja stąd uciekam, mam mało HP. O ile w ogóle ucieknę. Chuja ucieknę. 15 HP. Aktor, ty to jak zwykle musiałeś. Nie no, przypadkowo kula tam trafiła i... Tak, przypadkowo ci kula trafiła, nie powiem gdzie. Wiesz, no rykoszetem się odbija od ścian. Walczysz z nimi jeszcze? Nie, ja już płynę. Z bazy oczywiście. A zabił cię? Nie. Użyłem tego. Wydaje, że sobie z jednym poradzę. Mogę ci z jednym pomóc. Teraz to się goń. Okej, to powinna pomóc. Nie sądziłem, że te małe pająki też zadają DPS-y. Bijesz się z tamtym już? Jeszcze nie, szykuję sobie arenę. Okej, to idę pomóc. Jak na moje da się go pokonać, to bez problemu. Jednego, tak. To masz bałwana? Mm-hmm. Skąd tego masz? Nawet nie wiem, jakaś skądś tam. Co tu robię, dwa pająki? Skąd go masz, przyznawaj się. Nie wiem nawet. Ten pająk atakuje? Nie, ten nie atakował. Dobra. Pomogę coś tam. No to weź tam porozmalaj. Przy okazji nam się HP trochę zregeneruje. No to widzisz, ta będzie walka z bossem wymagająca. No na pewno bardziej niż z tamtym, tamto to easy. Tamtym nawet easy nie było. Znaczy, ty i tak padałeś, chcę ci tylko przypomnieć. Ej, ale masz rację. Ale, no, ale. Ten twój bałwan też atakuje, czy nie? Nawet nie wiem, czy więcej niż karabin. Mój zombiak po 7 wali. W zombiaka innego. No,
No to więcej wari. Tylko wolniej. Dobra, ready? Czekaj, zjem sobie tylko. Daj tego zrespić. No i już. Spelam. Okej. Biegnie. On jak tutaj jest na otwartym terenie, to naprawdę nie jest trudny. Bo te pająki też chujowe są strasznie. Te małe. Bo ich nawet nie widać. W sumie te małe bebziki nasze nie są złe pod tym względem, bo one atakują właśnie te małe pajączki. Gdzie on jest? Zary małe gówno. Jeszcze on te plamy na ziemi zostawi. No. Kurwa jebane pająki, no. Au. Tylko ciekawe, czy on ma coś takie jak na przykład Queen Bee w Terrarii ma. To znaczy? Mniej życia, tym bardziej jest, no... Mhm. Nie chodź po tych plamach, bo one zadają DPS-y. Może namówić te małe te. Au. A on się chyba na ciebie... Standardowo, jak zwykle, nic nowego. Mało zostało. Dokony wrócił. Chodź tu gnoju. Jadło. Mroźny przebijacz. Już ci mówię, co dalej jest. Odrównął ten item, który widziałem na szorcie. Tak, to ten. Mroźny przebijacz. A, tobie też to drgnął. I to później leci w wroga. Ale powiem ci, że nic więcej nie dropnęło z niego. Ale co, DPS mocny bi. A jaki masz ten? Jakie masz perki? W sensie te... No buffy na tym przedmiocie. Bo ja mam okrutny mroźny przebijacz. 15 uszkodzeń i 10% prędkości przywoływania. Mroźny przebijacz. No tak to się nazywa. Jaki masz? No mówię, chory. Minus 10 do limit celu przywoływańców i minus 15 prędkości przywoływańców. Uuu, to chujowy ci się trafił. No to co, bijemy kolejnego? Patrzcie, jaki się zrobił odważny. Ja muszę porządki wokół zrobić, mam tego od cholery to. Też robię. Nie. Karpa. Ale serio, nic z niego nie dropnęło w sumie. No, nic takiego ciekawego. Nie, to czyli tak naprawdę tutaj widocznie to jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Ty, dobra, to ma fajne DPS-y. No mówię. Coś nastakowane ma fajne. No. To się głupie, ale wiesz co, ja nie mam tak naprawdę żadnego jajka tutaj dostępnego. Ja mam. Peku masz chyba. Mogę przyzwać. No to dawaj. Już mam tylko 400 amunicji. Próbuję teraz tego używać. Au. No nie jest opłacalne. No to takie, powiem ci szczerze, no, ciekawe, ale jak grasz przywoływaczem.
Kurde, chciałem się po nosie podrapać, jak zwykle. O, jaskiniowy człek. Au! No, trzeba sobie podkę zażyć. Cały czas mam to przyzwyczajenie, że jak klikam escape i chcę szybko chwycić podkę, ale... A tu dupa nie ma. Teraz spadniesz, jak to uważaj. Zregeneruj życie. Au! Au! Dziadyga. Chyba serio, z tym mniej HP, tym bardziej jest. Amulet pajęczy, gruczoł pająka jest kiniowego. A, to gruczoły jeszcze oprócz tego wyleciały. Ty, to jest inny item już. Też go chyba masz. Za... czekaj, przyjęcie uderzenia teru... Truje atakującego za 40 punktów uszkodzeń przez 5 sekund. Mhm. Mam to samo. I bez żadnego perka, w sensie z żadnego prefiksa. Ja mam minus 10 maksymalnego życia. Ja mam 0, w sensie nic. Ja mam farta, nie po prostu, ja mam farta. Ach jest. Ja mam farta tych przedmiotów, nie? No, definitywnie. Dobra, to co jeszcze chcemy tutaj? No ja bym chciał jeszcze trochę pozbierać tych surowców. Jeszcze z pół godzinki myślę, że pogramy. W sensie głównie czy eksplorujemy, czy tam budujemy, bo coś mieliśmy w planach pobudować. A, myślę, że na razie jeszcze eksplor. W następnym odcinku to ogarniemy. W sensie w następnym odcinku, następnym nagrywaniu. W następnym nagrywaniu, tak. Bo to aktualnie... Odcinki to są... Wiem, nagrywamy po prostu... Zapas, że tak powiem. W sensie, bo teraz będzie 7 odcinek, a za pół godziny będzie... Nie, a czekaj, tak, czekaj, 7 odcinek, tak. Właśnie się kończy 7 odcinek. A teraz się kończy 7 i zaczynamy 8. Nie ma to, jaki jest środek odcinka, bo gadamy, o, który to już jest odcinek. A, chyba 7. No to tak bywa, no. No. Robimy tak samo jak z Zomboidem. No tak bardziej mówię, że to śmiesznie brzmi z perspektywy widza, który tak siedzi i ogląda. Znaczy wiesz, widz w tej chwili tak naprawdę otrzymuje surowy gameplay ode mnie. Od nas w sumie. No tak, ej, on jest na moim terenie, dawaj go! Dawaj go, to już moje! O Jezu, dobra, masz, 11 sztuk, ej, zabrałem ci. Nie chciałem. Dobra, jakby możesz się i tak mam tylko 40. No to ja mam 79, masz. Chciałem zażartować, a zabrałem. Dobra, idę na swoje tereny, bo zapomniałem, że ty masz te. Nie no, ja też ci tam wjebałem troszeczkę. Skrzynka. Chili! Tu też są wampiry. No. Królewskie jajko. Ale tutaj, ale... Byłem o krok. Od uderzenia jajko. A wtedy już by nie było dla nas śmiesznie, bo ja nie mam amunicji zaraz. No ja też nie. Co w związku z tym? Dalibyśmy radę. Nie panikuj. O kurwa. Ty zrobiłeś to, co myślę, tak, zrobiłeś to, co myślę.